Znajdujemy się przed salą kongresową, gdzie za chwilę odbędzie się uroczysta gala wręczenia złotych kaczek. Zobaczmy, co dzieje się w środku. Złote kaczki to jedna z najstarszych, bo już 55-letnia nagroda filmowa. Przyznawana przez wszystkich kinomanów w Polsce biorących udział w głosowaniu. Spośród wszystkich filmów, które weszły na ekrany w mijającym sezonie, zostaną wybrane te najlepsze, a także najciekawszy scenariusz, najlepszy reżyser oraz najlepsi aktorzy. W tym roku po raz pierwszy zostanie wybrany najlepszy film o miłości po roku 1945, a także najlepszy kochanek i kochanka polskiego kina powojennego. Proszę powiedzieć, jakie cechy powinien posiadać najlepszy kochanek? Wie pani co? Myślę, że powinien występować w filmie. Bo to jest podstawa, bo jeżeli nie występuje, nie będzie kochankiem kinowym. A poza tym, im częściej będzie grał, bardziej się wbije w oczy wszystkich kobiet, którzy oglądają, to tym większe szanse na powodzenie. Myślę, że to na tym polega. Co pani myśli o nowej kategorii najlepszy kochanek, najlepsza kochanka w plebiscycie? To jest na całym świecie bardzo popularne. Najprzystojniejszy, najbardziej efektowny, najbardziej seksowny czy seksowna. Fantastycznie, mnie się to bardzo podoba. I młodzi, nie tylko młodzi, bo tutaj słyszałam, że są i starsi nominowani. No zobaczymy, jak widzowie wybrali. Nadszedł czas, dobry czas dla polskiego kina, kiedy... No dlatego, że mamy nowe, mamy dobrą drogę, dobry kierunek, dobre scenariusze, dobre świeże pomysły. Idziemy swoją drogą, nie udajemy już jakiegoś amerykańskiego kina czy innego europejskiego, tylko mamy swój charakter. Faworytem tegorocznej gali był film Sala Samobójców, który zdobył aż 4 statuetki w kategoriach najlepszy film, scenariusz, zdjęcia oraz najlepszy aktor pierwszoplanowy, którym został Jakub Gierszą. Złotą kaczkę w kategorii film o miłości otrzymał Jacek Borcuch za film Wszystko co kocham, a parą najlepszych kochanków polskiego kina zostali Marcin Dorociński i Grażyna Szapałowska. Bardzo się cieszę, naprawdę. Dziękuję wszystkim, nie tylko mężczyznom czy chłopcom, ale dziękuję dziewczynom, bo właściwie one, tak jak pani, podtrzymują na duchu i mówią, że jest okej, że jest w porządku. No jak się przygotowuje do grania takich scen? Czy to jest duża trudność w przygotowaniu do zagrania? Jest trudność, bo jest na pewno jakieś onieśmielenie na początku i nie wiadomo, jak zareaguje partner. Ja przeważnie żartowałam. Robiłam z tego taki ze strachu oczywiście, robiłam żart. Zapraszałam zawsze reżysera albo operatora, żeby się rozebrał, tak żartowałam. No i nie jeden reżyser mówił, okej, ja się rozbieram. Oczywiście to były wszystko żarty i ja obracałam to wszystko w śmiech, ale potem gdzieś tam to mnie kosztowało dużo zdrowia i nerwów po tym wszystkim, czy kogoś nie uraziłam, czy jak to odbierze rodzina, jak odbierze publiczność na ekranie, czy nie przesadzam. Czytelnicy miesięcznika Film uznali Romę Gąsiorowską za najlepszą aktorkę ubiegłego sezonu. No bardzo jest mi miło po raz kolejny. No, cieszę się bardzo, że to tym razem nagroda od czytelników i od widzów. No, czuję się wyróżniona. Już wiemy, co lubimy oglądać, kogo podziwiamy na ekranach. Teraz czekamy na kolejne porywające polskie filmy.